Super. Pierwszy raz jestem tutaj na tych zawodach, ale lasy ogólnie znane, więc trasa przepiękna. Przepiękna, no tylko, że sprzęt zawiódł. Jakieś trudności na trasie? Trudności oprócz awarii to nie. Nie, świetnie przygotowana, bardzo dobrze oznakowana, także przejazd, no, organizacja na najwyższym poziomie. Okej, co panu padło w rowerze? Urwał się, tylnia przerzutka się urwała. Do naprawy? Do naprawy, no na pewno. Na co dzień pan takie trasy jeździ, ćwiczy? Tak, tutaj w mieleckich lasach jestem dość często, staram się jeździć. Są warunki do tego? Są warunki do tego, żeby jeździć, jest dużo szlaków, jest coraz więcej, są bardzo dobrze przygotowane, także tylko wziąć rower i uderzyć w las. Bardziej to jest przygoda, spędzanie wolnego czasu, czy tak na sportowo? Poważnie? Nie, to jest bardziej przygoda, to jest spędzanie wolnego czasu, bardziej aktywnie. Jak trasa? Bardzo dobrze, bardzo fajna trasa, pogoda piękna, wszystko super. Mhm. Tylko ale... chyba troszeczkę rower zawiódł. O, rower jak rower. Kapcia złapałem, no i tyle. Mhm. Pierwszy raz na takim wydarzeniu? Nie, trzeci raz jestem. Mhm. Często pan jeździ po lasach mieleckich? Tak, co tydzień. No, często jak często. Jak raz możemy tygodnie powiedzieć o tych trasach? Jakie... Nie no, super, jest super. Tutaj pięknie, wszędzie naokoło las, traski piękne. Polecam. Czy do takich wyczynów trzeba mieć też odpowiedni rower? No im lepszy rower, wiadomo, tym lepiej się jeździ. Sprzęt dał radę zdecydowanie. Na przykład na tą trasę rower w pełni zawieszony właśnie był najlepszą bronią. Tutaj akurat kolega, który ze mną jechał na drugim miejscu, też na rowerze w pełni zawieszonym. Na pewno mieliśmy przewagę na odcinkach takich, gdzie były nierówności, dziury. Po prostu mniej, że tak powiem, trzepało nami. No, więcej siły zaoszczędziliśmy przez to na końcówkę. Ile kosztuje taki rower? No, znaczy, no taki rower, no to jest koszt, no, dobrego takiego, no myślę, że 5-letniego używanego samochodu, prawda? Także tutaj, no ceny, no takich rowerów zaczynają się mieć co do około 20 tysięcy złotych. No, ten warty jest drugie tyle, także... Nie, niestety drogi sprzęt, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś dobrze jeździ na rowerze, no musi mieć dobre narzędzie do tego, żeby wygrywać wyścigi. Znaczy, u mnie teren jest bardziej górzysty, szczerze mówiąc, u mnie ciężko znaleźć aż tak duży odcinek płaskich, że tak powiem, etapów trasy. Ja jeżdżę bardziej w warunkach górzystych, ale generalnie też na trasach płaskich czuję się dobrze. Co było najtrudniejsze, może co najłatwiejsze? Co było najtrudniejsze? No, no i czułeś, czy jakiś oddech na plecach? Oczywiście, rywale tutaj dopisali, było spora frekwencja zawodników. Także tutaj zaraz po starcie udało się rozerwać grupę, w której ja nadawałem ton. Udało mi się potem odjechać z kolegą, tak razem współpracowaliśmy. Natomiast najtrudniejsza była płynna jazda na tych krętych odcinkach, gdzie tak naprawdę tam budowało się tą przewagę. No trzeba było być naprawdę bardzo mocno skupionym, żeby tam nie popełnić żadnego błędu. Aby móc uczestniczyć w takich biegach, co jest potrzebne? Co jest potrzebne? No przede wszystkim regularny trening. Ja na rowerach górskich ścigam się już 21 lat. W sezonie na rowerze jestem w zasadzie codziennie, no trzeba zrobić, że tak powiem, założenia treningowe, żeby móc startować w takich wyścigach z sukcesami, prawda? Chcąc przejechać ten wyścig w miarę, że tak powiem, komfortowo, może nie jakoś nastawiony bardzo na rywalizację, ale tak głównie rekreacyjnie, to myślę, że wystarczy tam 3 razy w tygodniu przejechać na rowerze, nie musi to być wcale intensywna jazda, po prostu równym tempem jechać swoje. Czy to jest twój pierwszy udział w tej Pietruszce, czy jesteś już całym gościem? Nie, w Pietruszce jest to mój pierwszy udział, aczkolwiek w Mielcu startowałem już na wyścigach wcześniej organizowanych w centrum Mielca. Były to takie wyścigi typu eliminator. Natomiast tutaj jestem pierwszy raz. No, chciałem zamknąć sezon, bo jest to mój ostatni start w tym sezonie. Będę teraz czekał 6 miesięcy na następne wyścigi, które dopiero od kwietnia, połowy kwietnia się zaczynają. Odbył się 11 wyścig o Pietruszkę w dniu dzisiejszym. Wystartowało 103 zawodników, niestety nie wszyscy ukończyli, ponieważ były awarie rowerów, ale po rozmowie z zawodnikami widzę, że wszyscy są zadowoleni. Kiedy będzie nagrodą Pietruszka? Były już takie nagrody, dzisiaj mamy puchary w kształcie Pietruszki, więc jest dobrze. Jak dużo uczestników brało udział? W tej edycji wystartowało 103 uczestników. Głównie skąd? Z całej Polski. Także nie ma... Nie, z Mielca wystartowało mało osób. Przyjechali z całej Polski. Także możemy powiedzieć, że mamy wyścig ogólnopolski.